Le Simone jest przy pulpicie i mamy następną osobę, Małgorzata. Koło, punkt, punkt, punkt. Nazwisko podałam, początek. Jest i puszczawile, teraz ja literuję jej. Chodzi o informację. M-A-L-G-O-R-Z-A-T-A. Okej. Ciekawa jestem na informację. Małgorzato, ty też? Ja sobie myślę, die Olga sagt gerade zu mir, die Seele. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum. Also die Seele selber möchte das anscheinend selber erfahren, woher sie kommt und so weiter. Simone mówi, że ona tego nie tak rozumie, no ale to jest ta dusza, to są dusza tutaj ma, zabiera głos od tej istoty i mówi, że ona nie chce przez kogoś odbierać informacji, skąd pochodzi. Ona chce sama doznać, skąd pochodzi. Mówi, że chce sama się odkryć po prostu. Musimy akceptować. So. Also dieser Kristalltisch, der ist schimmert violett. Ten stół, na którym już tam leży, czeka, jest tak, ma taki przebłysk lekkiego fioletu. Jest kryształowy, albo jest lekkim fioletem. Jetzt kommt das Gen wieder runter. No już zjeżdża ten aparat do skanowania. I zaczynają. Ist die Diesele Hochnäsig, weil die hat so gesagt. Das ist jetzt wieder so ein menschliches Ding. Das gibt in der geistigen Welt natürlich dieses hochmäßig sein. Mhm. Aber wenn du das so sagst, dann kannst du schon sagen, ja, aber das hochmäßig sein, das gibt es eigentlich. No, mówi, że dlatego się spytałam, bo tak to zdanie ta wypowiedziane przez tą duszę, że nie chce sama, no właśnie pytałam się, jak ta dusza tam wygląda, no Orys mówi, że no ma wyniosłą duszę i dlatego tak to było, no dobrze. W świecie duchowym nie ma złej, dobrej, czy takiej, czy nos do góry, tego nie ma, tylko więc taka wzniosła. Zaczynają od głowy, oglądają mózg. Z tyłu głowy już odkryli. Stwora odkryli na... Ich warte, bis es Rafael raus hat. Jeszcze mówi, czeka aż Rafael, bo on już Rafael tam wyciąga. Zaraz opisze, jak wygląda. Mowa o Hirn, albo? Ja, also vom Hintern, auf dem Muskel hinten. Na potylicy. Ja. Ja. Und es habe jetzt weggenommen. Już oglądają, tego stwora ściągnął. Also es hat so Füßchen.
Wie ist lang oder was? Ja, die Füße, die sind so... Nein, dieser Körper. Dieser Körper, das ist so... wie soll ich es beschreiben? Wie man Probleme z określeniem tego stwora. Szuka może przykładu, do czego może porównać tego stwora. Mówi, prosi Rafaela, pomóż mi, jak ja mogę opisać tego stwora, do czego porównać, do ziemskiego, żeby człowiek zrozumiał. Żeby sobie wyobraził, o. Du weißt, wie ein Chamäleon aussieht, oder? Chamäleon, ja. Ja. Und so die Form hat das. Chamäleon. Ja, so. Mówi, ma formę jak kameleona. Chamäleon, to są te jaszczurkowate, ma taką formę. Ma. Aber hat. Also Chamäleon hat ja relativ kleine Füße. Chamäleon ma małe stópki, ma małe nóżki. Aber das hat so lang, also längere Füße wie so ein Chamäleon. A to ma takie długie, długie, bardzo długie takie nogi. Okay. Welche Farbe hat? Dunkel. Das ist ciemny, ciemny also, stwór. Deswegen war es auch irgendwie so schwierig, das zu erklären. Mówi, dlatego było ciężko znaleźć jakiegoś przykładu porównania. Mówi, bo to nie jest kamelon. Kamelon to zna każdy. Mówi, ale ten tą formę tego ma i właśnie te długie, wyfilne beina. Teraz powie jeden nóg. Beine sind eins, zwei, drei, vier und dann ja, ein Schwanz praktisch. Mówi, ma cztery bardzo długie takie odnoża i ma i ten ogonek ma też. Und wo war der? Dann in den Hirn reingeklemmt oder wo? Nee, das saß schon außen drauf. Na zewnątrz, na potylicy siedział. Und zwar hat es auch gegen, also praktisch den Schädel gedrückt. I przyciskał na czaszkę, po prostu. Also Kopfschmerzen hat sie bestimmt ab und zu auch gehabt. Mówi, że wywołał, musiała czuć takie te bóle głowy, ciśnienie bóle głowy tutaj od tyłu, jakby się tak przelewało od tyłu ten ból. Rafael, was hat... Für was ist dieses Tier zuständig? Was wollte der da verursachen? Sollte sich eigentlich verbreiten, also sollte eigentlich, durfte sich noch, also immer größer werden. Das war ja jetzt, was war das jetzt? On by się rozrastał, ten stwór. To jest dosyć młody. Von dem Leben oder von vorherigen hat man geschleppt? Z poprzedniego życia, co przyniosła tutaj ze sobą tego stwora, przyniosła, przeniósł się z ciałem astralnym, ale mówi, by się rozrastał, naprawdę by się rozrastał, Rafael powiedział. Około 5 centymetrów ten stwór w tej chwili przy ściąganiu miał. Das kann halt dann praktisch wirklich das ganze, also aufs ganze Gehirn sich legen. Also mówi, to z czasem by się rozrósł na całe, od potylicy by rozrósł się na całą głowę, na cały mózg by objął. Und dann, welche Auswirkungen, Rafael? Ja, also dadurch, dass dann das Gehirn, da kann halt das Gehirn nicht mehr richtig arbeiten. I wtedy by doszło do zniszczenia mózgu. Mózg by przestał pracować pod tym przyciskiem i pod tą masą, jaką on by tam tworzył. Także konsekwencje. No ale już jest Małgorzata, jest ściągnięte, już nie ma żadnej debaty, dyskusji, co by było, gdyby
Ja się pytam z ciekawości. Also Raphael sagt halt auch, also das wäre jetzt wahrscheinlich in diesem Leben wären so zwei Kopfschmerzen gewesen, im nächsten Leben wäre es dann halt noch ein bisschen mehr geworden. Raphael mówi, że ten rośnięcie tego stwora na to życie by nie starczyło. Małgorzaty mówi, on by się pomału rozrastał, z czasem by troszeczkę więcej ją częściej głowa bolała. W następnym życiu jeszcze większe boleści by miała głowy, dopiero za następnym to już by dosyć sporo objął ciała eterycznego. Teraz szukają, czy nie ma gdzieś chipa, bo jak tam stwór gdzieś jest i to takie, to zawsze jakiś tam chip może być ukryty, gdzie przykrywa. Auf der linken Seite. Wo? Vorne auf der linken Seite. Tutaj z przodu po lewej stronie coś odkryli. Da liegt so ein Chip drauf. Leży na aufhem. Na mózgu leży, niezbity leży chip. Grayson. Ten szarak już ściąga. Ist oval. Owalny, chip jest owalny, ma kształt. Und da war auch nicht groß, also. Malutki był, nie był duży. Der war zuständig dafür, also Raphael sagt, das, was du vorhin meint hast, ist hochnässig sein. Aha. Hat, aber sie hat, der war aktiviert und, aber sie hat irgendwie diese Kurve gekriegt und hat es irgendwo abgestellt, weil sie immer wieder dann auch verletzt worden ist. Wer? Sie selber, also sie hat nicht bloß verletzt, sie ist auch selber durch diese Art, wie sie war, verletzt worden. Und die hatte sie im Griff. Und dann hat ten Chip, Moment, będę co chwilę mi zu ubezpieczeń, bo będzie mi za dużo na raz do przetłumaczenia. Ten chip właśnie powodował, że dlatego tak się pokrywa, że dlaczego tak, że taka dostojność. Ten chip powodował, że dostawała takie nastroje podniesienia nosa. I dlatego tym podniesieniem nosa mogła obrazić innych, ale dużo obraziło tą istotę też. Także to, co rozdawała, dostawała z powrotem. I umiała po prostu, ten chip jest aktywny, no już go nie ma, wyciągnięty, ale ona jakby dawała kontra tym impulsom, jakby właśnie ta sytuacja stworzona, że nie tylko ona mogła rozdawać, ale przyjmowała też dużo i dlatego umiała się z tym obchodzić, także ten chip cały czas nie mógł impulsów wysyłać, że ona tylko była taka zadartym nosem. Die hat es dann irgendwie ja, hat's geschafft, das zu kapieren, dass wenn sie so ist, dass sie halt auch so diese zurückbekommt. I właśnie i to ją nawet pomogło, ten chip nawet miał to zło wytwarzać. Ale jej same jako duszy pomogło w tym, że nauczyła się, że jeżeli ja jestem nieprzyjemna, to muszę być przygotowana, tą nieprzyjemność też dostanę z powrotem. I to ją nauczyło i doprowadziło do równowagi. Nawet ten chip zadziałał inaczej, jak miał działać. Doświadczyła ta dusza czegoś. Nauczenia się. Die Seele selber ist traurig, weil ihr Umfeld
ja, zwar gemerkt hat, sie hat sich geändert, aber sich halt immer noch trotzdem so verhält, wie sie sich vorher verhalten hat, weißt du? Pomimo wszystko, że ona to wie, że może regulować i nie dopuszczać, ale sama jako dusza jest bardzo smutna. Jest w smutku, dlatego że no, troszeczkę się zadziało tym wpływem tego chipa, że ona odczuwa, że straciła dużo też przez to. Rafael sagt, das ist sehr gut, dass der jetzt weg ist, der Chip, weil nämlich. Rafael powiedział, że w bardzo dobrym momencie ten chip teraz został wyciągnięty, bo. Wenn sie den jetzt praktisch mitgenommen hätte ins nächste Leben, dann wäre der wieder da gewesen und sie hätte diese Erkenntnis, was sie hat, hätte sie im nächsten Leben nicht, ja, nicht mehr, da hätte sie das alles nochmal Mówi, irgendwie. że jakby ten chip teraz nie został wyciągnięty, to teraz ta dusza po prostu regulowała, czuła coś, że coś nie gra i umiała tam z tym to se regulować, ale w następnym wrodzeniu po prostu to by się zatarło i by było jeszcze większe to działanie tego chipa właśnie na jej zachowanie się i mogłoby do katastrofy dojść. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Teraz oglądają dalszą część. Die Ohren, Uszy oglądają. die Augen, Oczy. Mund, Sympatie. Jamy ustnej kości szczęki. nie, też nic nie ma. Czysto jest. Reszta jest głowy czysta. No, Skimmer starczyło już dann to, co zum było. Teraz kark szyję oglądają. Schultern. Jest czyste, teraz na ramiona schodzą. Za długo oglądają coś na pewno. Jest. Ja, gut, Schultern, das alles, die Muskeln, das sind alle total verspannt. Mówię, muskuły są za bardzo zakwaszone i są poskurczane, dlatego tak Rafael dłużej oglądał, się przyglądał, co to jest. Tut jetzt ein bisschen, also so eine Salbe, wo das ein bisschen Entspannt. entspannen ist. Rafael teraz nakłada tam na tą partię tutaj tych całych ramion, między łopatkami te muskuły smaruje, żeby te muskuły się odprężyły, bo bardzo wielkie spięcia tam są. Okay, dann gehen wir von der Schultern in die Arme bis zu Teraz den przez Fingern. ręce przechodzą. Da ist noch nichts. Bist du Finger nichts? Nee, da ist auch nichts. Całe ręce są wolne, aż do palców. Dann gehen wir ans Herz. Teraz przechodzą na partię górną, oglądają serce. Ja, da ist so, wie so eine Schnecke. Auf Herz? Ja, aber ganz, ganz klein. No, taką miniaturową na sercu, chodzi po sercu taka jak ślimaczek, taki stworek, porusza się. Mówię, ale malusieńki jeszcze. Er nimmt sie weg. Rafael ściągnął do maszyny und reinigt es. i oczyszcza chusteczką serce. Ja, das ist alles von dieser Traurigkeit. No to miało wejście poprzez ten smutek, ten stany takie smutku. I to jest, otwiera się, robi się dostęp, że coś tam się ściąga, jakieś dziadostwo. Nie zwracam na kucnię. Teraz płuca oglądają.
sercu, płuc, okej. Okay. Wszystko jest dobrze, z płucami dobrze wyglądają? Lepo. Teraz oglądają wątroby. Auch. Wszystko jest w porządku. Żołądek. Magen. Jest, ma podrażnienie żołądka, jest podrażniony żołądek mocno. Rafael to oczyszcza. Sind das Probleme Stress, von Stress? Ja, ja, das ist ganz emotional. To ten właśnie podrażnienie żołądka to jest od tych emocji wszystkich, od stresu, od emocji najwięcej. Coś przeżywane jest, żeby zioła zrobić. Mamy wilgotne powietrze bardzo. Gelem ładnie wyłożył ten żołądek. Już dobrze wygląda. Teraz jelita oglądają. Ja, to jest okej. Jelita jest, jelita są, wszystko jest w normie. Teraz oglądają narządy rodne, węchesz. Mówi, nerki się pokazały. Nerki są przybrudzone i Rafael już oczyszcza nerki. Fundacja jest z Rafael. Rafael sagt, pytam się, skąd, ma... To jest od, już od długiego czasu, to już jest stara historia z nerkami. Anscheinend hat sie mal eine Blasentzündung gehabt und die Nieren entzündet. Mówi, że we wcześniejszym, jak była, no przed jakimś czasem, że miała stan zapalny węcherza i te bakterie po prostu przedostały się do nerek i tam... Und dieser Schließmuskel auch, der ist halt auch angegriffen. I też przez ten stan zapalny węcherza, że ten muskuł, ten co, który zamyka, a co reguluje mocz, że też jest już podniszczony. Also da das auch die Blase und so weiter gereinigt. No to pęcherz tak samo tam on wyczyścił w tej chwili. Waren Bakterien noch? Nee, also Bakterien waren nicht mehr, aber es war halt Schmutz. Już tam bakterii nie ma żadnych, Rafael mówi, ale to został po prostu ten brud, nazwijmy to, nazwam to brud, po tych bakteriach, po tych stanach zapalnych. Sie ist halt einfach dadurch anfälliger. Das wäre dann also, i przez te zabrudzenia aufpasst, halt schnell. Nerek i pęcherza, że jest Małgorzata poddana częstym właśnie takim lekkim, mniejszym, większym stanom zapalnych pęcherza i nerek. Okay, jetzt hat er oft einen Schließmuskel. Dass da richtig wieder funktionieren kann, auch wieder so eine Salbe. Teraz na ten muskuł, który reguluje ujście moczu, założył Rafael maść specjalną, która wzmocni ten muskuł, żeby się dobrze zamykał. Żeby... Dann kommen wir jetzt zur Hüfte. Teraz schodzą na biodra. Alles okay, so weit. Wszystko jest dobrze. Oberschenkel. Zjeżdżają przez uda w dół nogi. Też auch alles okay. Wszystko jest dobrze. Die Knie. Kolana.
auch gut. Wszystko jest dobrze. Schienbein. Idę dalej poprzez łydki, te takie. Auch soweit okay. Też jest wszystko dobrze. Fußgelenke, Füße. Stawy kostne oglądają, stopy. Wie die Füße, das sieht so aus, als ob die total dick sind, aber das da, als ob da Wasser drin wäre. Rafael mówi, że tam te stopa zbierają się und dann beide Gelenke auch. Ja, also praktisch die Fuß, es fängt an und also die Waden waren noch okay. Und mówi, dann, do końca łydek wszystko było dobrze, ale od jak od zakończenia łydek znowu jest problem, że tam jest zakłócenie w stopach, że się zbiera woda. So, Und jetzt da unten, aber weißt, die Füße werden richtig, sieht richtig dick aus und die Gelenke da unten. Mówi i to grubieją, musi wiedzieć Małgorzata to, że nogi grubieją, po prostu to jest, zbiera się woda. Okej. Rafael hat sich das jetzt auch angeguckt. Rafael ogląda dokładnie teraz, co z tym zrobić. Nimmt jetzt eine Nadel, hat eine Schüssel unter die Füße gestellt, nimmt eine Nadel und sticht da mal rein. Was sticht? Wo? In die Haut, wo das so vergoldet ist. Mówi, że Rafael kuje te zgrubienia tam właśnie, gdzie już powstały na stopie takie, tam gdzie ten płyny się zbierają i to spływa do takiego pojemnika, jest podstawiony. To właśnie ten. Mówi, to wygląda jak woda, mówi, tak to spływa z tych, gdzie ponakuwał tam dookoła. Teraz smaruje specjalną maścią stopy Rafael. A auf der anderen Seite hat das jetzt genauso gemacht. Welche andere? Also beidseitig war das ja und beidseitig. No, obydwie stopy tak samo właśnie robił. Gut, also das Wasser wurde raus, hat entfernt. No to, co wypłynęło z tym pojemnikiem, to już do maszynki poszło. Ja, sagt, also sie muss gucken, dass ihre Füße öfters mal, ja, musi Małgorzata, Rafał powiedział, że Małgorzata powinna często znaleźć czas dla siebie i nogi do góry, po prostu nogi do góry kłaść i to dla siebie musi zrobić. Ja, und halt auch also Bewegung, also sie darf nicht bloß sitzen. I żeby unikać długiego siedzenia, bo to jest właśnie przyczyną, jest zakłócenie w ciele fizycznym i to jest po prostu jest odbicie w ciele eterycznym i dlatego bardzo mało korzystać z siedzącego, więcej chodzić, poruszać się. A jak już to kłaść się i nogi do góry. Ja, jetzt ist es soweit erledigt. Ich habe jetzt Rafael gesagt, sollen wir nochmal alles durchgucken. Jeszcze Rafael jeszcze raz przegląda, przejeżdża całe ciało. Und dann den Schutz in Fliederfarbe. Bekommt sie lekko fiolet, dostanie ochronę, bo takie miała. Jeszcze są te pozostałości, które zostały ściągnięte. Dostanie teraz nową. Wszystko już jest dane. Wszystko jest Rafał sprawdzone, wszystko jest dobrze. Tylko przyjmij tą radę, co Rafał przekazał Małgorzato. Komputer odjechał, szeraki odeszli. I teraz ochrona jest zakładana. Diesen violetten Schutz ist schon angebracht. Już jest
zawinięta i przyssana ochrona. Ich sehe es jetzt. Es sieht jetzt nicht mehr so traurig aus. Mówi, że teraz pięknie wygląda już, mówi, ten taki smutek, nie ma tego, co był. Bedankt sich, dass jetzt das weg ist, dass sie auch die Erkenntnis bekommen. Dziękuję się u wszystkich, przede wszystkim u Rafaela, że on to jej przekazał. Ona to wiedziała, ale jakoś tak, no, dass sie auch, ja, nie chciała tego tak wypuszczać, ale dostała potwierdzenie. Das ist, also, dass sie ihrem Gefühl jetzt wirklich trauen darf, dass es wirklich gut war, dass sie sich geändert. Mówi, teraz wie, że teraz będzie słuchała na swoje odczucia, bo to są duszy świata duchowego, przewodnika duchowego, ten instynkt, który się też ma, te informacje, że teraz przyjęła to i jest otwarta, więcej się słuchać sama siebie. Ja, die ganze Ausstrahlung von ihr hat sich verändert. To całe, mówię, tak promieniuje, tak bardzo przyjemną istotą jest. Es ist richtig schön so zu sehen, dass, ja, das wirklich, mówi, pięknie. Eigentlich ein anderer Mensch da vor einem steht. Mówi Simone, że to jest takie piękna przemiana. To ciało, które takie zmęczone przychodzi, czy z dużymi problemami, mówi, a teraz, mówi, to jest jak dzień do nocy, mówi, jak wstaje ta istota ze stołu, mówi, to jest no coś pięknego, to przeżycie, zobaczyć to, co podchodzi do stołu, co jest, a co ze stołu wstaje. Żegna się ze wszystkimi, dziękuję się. Już ten kopia ciała już się zbliża do niej, łączy się z ciałem eterycznym. Także Małgorzato, szerokiej drogi, wszystko jest dobrze. To są doświadczenia, które ty doznałaś, nazbierałaś, teraz wiesz, i no wszystko idzie w dobrym i to jest piękne. Jesteś wolną istotą, uwolnioną. Nikt cię tutaj już więcej nie trzyma. Poruszaj się w kosmos, lataj, zbieraj doświadczenia dalej, jak chcesz. Tak każdy jeden, który jest po oczyszczeniu. Także szerokiej drogi w tym życiu. Okay. Teraz Simone już jest, podeszła do komputera. Nie, moment, Rafael hat gerade was. A Rafael teraz mówi stop, coś. Sagt, er hat heute jetzt, für heute ist genug, er hat jetzt gerade auch keine Zeit mehr. Teraz musimy zakończyć, Rafael mówi, na dzisiaj zakończamy już, w tej chwili nie. Jutro jest niedziela, to jest nasz odpoczynek z rodziną i potrzebujemy na to czasu. I w poniedziałek czyścimy dalej. Także Rafael mówi, że jakoś mają teraz ciężki przypadek tam i musi nagle, dlatego mamy zrozumienie, Rafael, vielen Dank i wie sehen uns, ja? Ja. Dobrze, podziękowałam się u Rafaela i nie zatrzymujemy go. Także Eurys, arbeitet weiter, pracujcie dalej. Eurys, powiedziałam, oni są. Jetzt eine Pause, ona mówi, teraz sobie tak samo pauzę zrobią, bo oni tak samo sobie robią taką króciutką przerwę. Pracują dalej szarakami. No i tam nie wiem, jakie zamieszanie jest, że Rafael musiał, jest na bazie, to się stało, nie wiem, o co chodzi. Dowiemy się, może będziemy wiedzieli na spotkaniu, na pewno zawiadomi Wezus powie. Wezus tu weiß alles, was da los ist. Ten Wezus mówi, że wszystko wie. Także. Okay. Ich bin jetzt schon wieder. I teraz już hast du dich verabschiedet mit dem Zuschauer, że pożegnamy się z tymi za szybą, z tymi cywilizacjami i z Auris do zobaczenia. Auf Wiedersehen. Bis bald. Wkrótce. Au revoir. I
Adios i się zobaczymy. Znowu w krótkim czasie. Ich bin schon da. Nawet to dobrze, że Rafał przerwał, bo jakoś mi ciśnie przeziębienie. Zaraz muszę sobie ziółka zaparzyć. Mamy ulewy przechodzą, wichura straszna przechodzi i ta wilgoć i to jest męcząca. Tak mówiłam, koty, psy kichają wszystkie, no i teraz pani dorwało też. No ale to jest samo życie. Jesteśmy w ciałach fizycznych. Musimy wszystko brać dla nas. Dźwigajmy te torby, ale dźwigajmy puste, żeby było zawsze coś w miejscu, żeby zapakować coś pięknego, miłego i te doświadczenia najpiękniejsze, żebyśmy zabrali. Odpuszczajmy, przebaczajmy. Stójmy do prawdy, przyjmujmy prawdę, ujawniajmy prawdę i jesteśmy wolni, wolni od tego. Nie ściskajcie nic, co nie chcecie zatrzymywać. Nie przyjmujcie na siebie nic, nie słuchajcie bzdur. Jedzcie, co ciało pragnie, pijcie, co ciało pragnie. Siedźcie na słońcu, da wam witaminę D, życie. I nie dajcie sobie, powtarzam, wmawiać, że słońce was żywi, odżywi, nie potrzebujecie nic. To jest bzdura. Każda roślina żyje słońcem naturalnie. To jest odżywka i to daje życie. Tylko na logikę roślina czerpie słońce, ale korzonki ma w ziemi. Wszystkie minerały, witaminy i wody. Niestety odżywkę ma. I to wszystko, co jest na ziemi, istnieje. Tak to się dzieje. Każdy kamień pragnie kropli deszczu, kryształ, bo to rośnie. Nie tylko słońce. Słońce to jest życie. To jest coś wspaniałego. Tak? Ale nie dajcie się ogłupić. I tym razem przed świętami, co macie na stołach, jedzcie. Ja wam, Gracjana, pozwalam. Nie róbcie głupot. Tylko z czego pragniecie, stawiacie, dzielcie się z sąsiadami, z rodzinami, z psami, kotami, szczurami, co chcecie, to róbcie. A resztki oddajcie ziemi. To, co z ziemi mamy, to ziemi oddajemy, nie gdzieś tam z foliami czy ten. Także, kochani, cieszymy się tym, co jesteśmy, cieszcie się tym czasem i jeszcze raz włączajcie tą maszynę instynktu. Rozruszajcie waszą duszę i ten instynkt niech ogarnie rozum ludzki, bo chcemy być mądrymi istotami, cywilizacją inteligentną i zostańmy nią. I resztę wymiatamy, z ulicy robi się nam autostrada, idziemy do przodu, nie dajmy się zniszczyć naszej cywilizacji przez idiotów. Namaste!